Cześć kochani, z tej strony Estera. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będziemy sobie mierzyć biżuterię. Ja uwielbiam takie filmy, uwielbiam filmy, w których mierzę ubrania i biżuterię. I Wy również pod ostatnim filmem z biżuterią, który publikowałam już grubo ponad miesiąc temu, pisałyście, że fajnie by było, gdyby na kanale pojawiało się więcej takich filmików. Także z ogromną radością nagrywam dla Was kolejny film o tej tematyce. I mam tutaj pudełko, w którym znajduje się kilka sztuk biżuterii, naprawdę przepięknej i wyjątkowej. Marka to Jones. Nie wiem, czy znacie tę markę. Wydaje mi się, że jest to dość popularna marka i ona jest często porównywana do Pandory, dlatego że mają bardzo dużo takich właśnie charmsów, zawieszek w swojej ofercie. Wybór biżuterii na tej stronie jest ogromny i ja miałam naprawdę wielki problem z tym, żeby wybrać rzeczy, które mi się spodobają tak najbardziej, dlatego że podobało mi się prawie wszystko. No ale w końcu udało się, wybrałam parę rzeczy i zaraz będę je Wam pokazywać. W środku, w tym kartonowym pudełku, jest mniejsze pudełeczko, już takie eleganckie, z napisem marki. Bardzo podobne do pudełka Gucci. Linki do biżuterii zostawię Wam w opisie i mam też dla Was kod rabatowy Estera5 i on da Wam 5% dodatkowego rabatu na zakupy. Otwieramy razem. I tutaj mamy woreczek. Otwieram woreczek. Bardzo ładnie, zobaczcie, to wszystko jest takie naprawdę bardzo eleganckie. Złoty napis. I tutaj mamy tę biżuterię w woreczkach. Nie wiem, od czego zacząć. Może zaczniemy sobie od naszyjnika. Wybrałam sobie naszyjnik z pereł. Naszyjniki mają po prostu cudowne, z przeróżnymi zawieszkami, bez zawieszek. Wejdźcie na stronę i zobaczcie, to po prostu dostaniecie oczopląsu, zapewniam Was. Ja wybrałam sobie taki naszyjnik z perłami, dlatego że nigdy nie miałam pereł i stwierdziłam, że fajnie by było mieć perły. Są prześliczne, no oczywiście mają nieregularny kształt, to jest normalne, perły tak wyglądają. I bardzo podoba mi się tutaj ta zawieszka. Zaraz sobie je przymierzę od razu. I dlaczego ja sobie wybrałam te perły? Po pierwsze dlatego, że tak jak już mówiłam, ja pereł jeszcze nie mam, a perły są takie bardzo eleganckie. Możecie powiedzieć, że dla starszych pań, ale słuchajcie. Takie perły w połączeniu, to jest właśnie drugi powód, takie perły w połączeniu z jakimś drugim naszyjnikiem, takim bardziej nowoczesnym, wydaje mi się, że będą wyglądały po prostu świetnie. Ten naszyjnik możemy też nosić w ten sposób i teraz już wygląda dużo bardziej nowocześnie. Widziałam na stronie i można nosić właśnie i tak, naszyjnik jest naprawdę przepiękny, bardzo mi się podoba i nie mogę się właśnie doczekać, kiedy połączę go z jakimś innym takim dłuższym naszyjnikiem albo może nawet z dwoma. Wiem, że to będzie wyglądało po prostu przepięknie. Ona jest pokryta 18-karatowym złotem. Kolejną rzeczą, którą sobie zamówiłam, jest pierścionek i ten pierścionek jest srebrny. Jest to pierścionek zaręczynowy, ale ja sobie go zamówiłam w trochę większym rozmiarze i będę go po prostu sobie nosić na palcu środkowym. Mam nadzieję, że dobrze zmierzyłam sobie palec i że będzie pasował. Pierścionek prezentuje się tak. Do wyboru były też identyczne pierścionki z białym kamieniem, z białym, z przezroczystym, ale ja stwierdziłam, że chcę coś takiego, co właśnie nie będzie wyglądało jak taki typowy pierścionek zaręczynowy i wybrałam sobie taki błękit. Jest naprawdę przepiękny. Pierścionek jest robiony ręcznie, dlatego trzeba troszkę poczekać, tam chyba trzeba czekać 10 dni, aż oni go zrobią. I pierścionek prezentuje się tak. Bardzo ładny, super. Ja bardzo rzadko noszę biżuterię, ale jakoś właśnie tak ostatnio polubiłam, więc myślę, że będę nosić częściej. Tutaj w przybitce możecie sobie zobaczyć go z bliska, jak on się prezentuje. Spróbuję go sobie jeszcze założyć na drugi palec. Dlatego, że jest tak, dajcie znać, czy wy też tak macie, że przy lewej ręce macie szczuplejsze palce. Ja tak mam i to jest właśnie dlatego, że prawą ręką, jestem praworęczna, więc prawą ręką robię więcej rzeczy i podobno tak jest zawsze. No i on jakoś tak stabilniej tutaj się trzyma na tej prawej ręce. Ja mam tutaj rozmiar 7, ale jest ładny, niesamowicie mi się podoba. Będę go chyba nosić właśnie na prawej ręce. Kolejna rzecz to są kolczyki i one są naprawdę przepiękne. Widzę, że też są bardzo dobrze zapakowane. Każdy jest w oddzielnym woreczku strunowym.
coś pięknego. Ja nie wiem, jak ja Wam pokażę te detale, bo to wszystko jest takie malutkie. Cudne po prostu. One są pokryte 18-karatowym złotem. Spójrzcie, jakie to jest cudeńko. Z daleka wyglądają tak naprawdę bardzo delikatnie, bardzo elegancko. Są przepiękne. Jestem nimi zachwycona. Jak je zobaczyłam, to po prostu właśnie z wyborem kluczyków nie miałam zbyt dużego problemu, bo jak je zobaczyłam, to po prostu wiedziałam, że to jest to. To są te kluczyki, które ja chcę mieć. I teraz przejdę sobie do bransoletki z zawieszkami. I bransoletka ogólnie jest gratis. Jeżeli kupicie charmsy, właśnie nie jestem teraz pewna, czy 2 czy 3, ale tam jest często taka promocja, że przy zakupie 2 lub 3 dostajecie bransoletkę gratis. Długość bransoletki wybieracie sobie. Ona prezentuje się tak. I zawieszki. Z zawieszkami to ja miałam ogromny problem. Nie wiem, ile czasu spędziłam nad tymi zawieszkami i nie mogłam się zdecydować. No w tym sklepie jest taki wybór zawieszek, że po prostu można oszaleć dosłownie. Pierwsza zawieszka, którą sobie zamówiłam, jest wykonana z różowego kwarcu. W ogóle ten kwarc podobno ma jakieś właściwości. Muszę sobie więcej przeczytać na ten temat. Także tutaj mamy różowy kwarc, a to serduszko jest ze srebra, powlekane 18-karatowym złotem. Pokażę Wam najpierw te wszystkie charmsy po kolei, a później założę je sobie na rękę już na bransoletce i pokażę Wam całą bransoletkę. Tutaj mamy srebro i różowe złoto. Jejku, to jest takie malutkie, że nie wiem, jak mam Wam to pokazać. Tutaj są też cyrkonie. To jest takie maleńkie, tak misternie wykonane. Ciężko mi tu uchwycić szczegóły. O, teraz chyba dobrze widać. Prześliczne, no po prostu dzieło sztuki. I ostatnia zawieszka to jest serduszko, w którym kryje się kluczyk. Tutaj ta zawieszka jest też wysadzana kamieniami. Słuchajcie, ja się tak rozpływam nad tą biżuterią, ale ona jest naprawdę przepiękna. I zobaczcie, tutaj możecie sobie otworzyć to serduszko i w środku jest taki maleńki kluczyk. Również jest kamień różowy. Założę sobie teraz te wszystkie zawieszki na bransoletkę i pokażę Wam, jak całość prezentuje się na ręce. Założyłam bransoletkę i ona prezentuje się tak. Chociaż zastanawiam się, czy nie zdjąć tego łańcuszka, bo chyba tutaj tak troszkę szpeci. Dajcie znać, co sądzicie. Wygląda to super i fajnie grzechocze. Co ważne, tą zapinkę się bardzo łatwo zapina. Teraz to ja po prostu mam biżuterię we wszystkich możliwych kolorach i rodzajach. Tutaj mam złoto, tutaj mam srebro, tutaj mam złoto, tutaj mam srebro z różowym złotem. I jestem obwieszona jak choinka. Dobra, kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy taka biżuteria Wam się podobała, co o niej sądzicie. No i czy chcecie u mnie na kanale więcej tego typu filmików. A ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i żegnam się z Wami. Do zobaczenia, pa!